Dzień dobry. Dobry wieczór. No w sumie nie mam pojęcia, kiedy będziecie tego słuchać. Tak jak wy nie wiecie, kiedy to nagrywamy, ani gdzie, ani z kim. Dlatego, właśnie, że po raz kolejny jesteśmy w gościach. Ale gospodarzami wciąż, tylko że w gościach. Tak, gospodarzami programu. To jest. To my się przedstawimy tradycyjnie w tej sytuacji później. Panowie, przedstawcie się. Co, może od prawej? Może być od prawej. Łukasz Skurczeński, Techland Warszawa, Little Artist, charakter modeler. Witam, siemanu. Ale masz tytułów. Cześć wszystkim. Michał Pałka, level designer w firmie Techland. I Jacek Brzeziński, producent. No i my, no, oczywiście tradycyjnie. Łukasz Wiśniewski, aka Lukas The Great, und Myszasty, czyli Michał Nowicki, czyli ja. No. No i jesteśmy w komplecie w takim razie. Tak. I znów jest nas dużo. Nie mamy szczęścia właśnie do programów, w których jest 5 osób. Ja myślę, że po prostu to jest kwestia tego, myślę, że zorientowano się, że kiedy mamy równowagę albo przewagę liczebną nad rozmówcami, to wychodzi gorzej, więc nasyłają na nas coraz więcej ludzi. Tak, coś w tym jest, wiesz? Też tak podejrzewam. Dobra, ponieważ znowu mamy sytuację, kiedy rozmawiamy z devsami, to zaczniemy od waszego ostatniego projektu, a potem uciekniemy w dygresję, mam nadzieję, że dopiero potem. No więc tak, od kogo by tu zacząć? Bo to fajnie byłoby posłuchać troszeczkę, zawsze myślę, że dla słuchaczy jest ważne, o bebechach. Jak się pracowało właśie na przykład nad poziomami w Liptate? Jak się pracowało? No bardzo dobrze się pracowało. Bardzo dobrze się pracowało, widać efekt, że tak powiem. No, ja osobiście jestem zadowolony, bo miałem też okazję pracować przy pierwszej części, przy Dead Island i teraz przy Riptide. No i jakby to powiedzieć, jestem zadowolony, że udało nam się skończyć grę i zrobić fajną grę, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o poziomy, no to pracuje się różnie, że tak powiem, raz lepiej, raz gorzej, ale wszyscy zmierzamy do tego, żeby ten efekt był fajny, żeby się fajnie w to grało. No i na tym osobiście moja praca polega, czyli gdzieś tam sobie wszystkie wyniki wszystkich działów, pracy działów lądują u mnie na komputerze. No i próbuję złożyć coś z tego fajnego, grywalność jakąś, tak, żeby gracze mieli co robić lub nie. Ale generalnie ja jestem zadowolony i mam nadzieję, że też tytuł się będzie podobał innym hardkorowym graczom, jak i casualowym. Okej, czyli jesteś miejscem, w którym się zderzają różne, znaczy zderzają się z rzeczywistością brutalną różne pomysły, które osoby od designu domków, od designu drzewek, od postaci zrzucają. I nagle się okazuje, że to wszystko trzeba jakoś poupychać, tak? No tak, w sumie akurat mamy bardzo odpowiedzialną pracę, bo praktycznie na każdym etapie produkcji gry uczestniczymy w tym designie, wymyślamy pewne rzeczy, ale też w głównej mierze implementujemy to wszystko przy użyciu dostępnych narzędzi. No i ciągle pamiętając, że to wszystko ma być gdzieś tam fajne i ma sprawiać fun, prawda? Każdej możliwej osobie, która się spotka z tym tytułem. No ale tak, no, wszystkie pomysły się u nas zderzają, część przechodzi, część nie przechodzi, ale no tak codzienność wygląda naszej pracy, więc tak, jeżeli uda się coś naszego, że tak powiem, przepchnąć do przodu i zostanie to w grze, no to zostaje duża radość, naprawdę. No tak, tylko podejrzewam, że goście, którzy czasami przychodzą, mówią: ty, mam taki niesamowity obiekt do wstawienia, tego nie wstawię, tak? Zgadza się, ale to wiesz, tyle ludzi, ile opinii tak naprawdę, i to nie jest tak, że każdy przychodzi i każdy: okej, zrób to, zrób tamto, to jest fajne, to jest fajne. No tak jak mówimy, zakładamy sobie te okulary fajności i tam gdzieś tam wiarygodności ze światem, którym chcemy wykreować, no i staram się trzymać w tych granicach, no, z różnym efektem, prawda? Jednym się to podoba, drugim nie, ale każdego nie zadowolisz, no ale staramy się robić to jak najlepiej i mam nadzieję, że są tego efekty, że ta gra jest po prostu fajna, fajnie się w to gra. Wiesz, tak naprawdę to jest jeszcze tak, że takie składanie gry to też jest trochę eksperymentowanie zawsze. To znaczy, to przecież nigdy tak nie jest, że my mamy jeden pomysł jako zespół na wszystko, go realizujemy i to już jest tak zostaje, jest świetne. No to jest tak, że pomysły są zwykle różne. Czasem próbujemy kilku, patrzymy, jak ludziom się w to gra, jakie są opinie, jak to w ogóle wygląda, jak nawet ludzie z zewnątrz grają czasami. I wtedy się to dopracowuje, te najlepsze rzeczy. No i warto też zwrócić uwagę, że to finalne spięcie całej gry to też jest kilkuetapowe, bo na początku te levele są tworzone z jakichś placeholderów, na tym też już robimy jakieś właśnie
pierwsze przebiegi oceniające fajność, potem dopiero robimy jakieś dodatkowe asety, no potem to jeszcze raz iterujemy. Dużo rzeczy tak, no na przykładzie chociażby właśnie Riptide, dużo rzeczy wam procentowo powiedzmy wypada z rzeczy, które wcześniej gdzieś już na przykład powstały, zaprojektowaliście, wrzuciliście, się okazało, że to nie wiem, gdzieś tam nie bangla tak jak powinno. Znaczy, dużo. Jak nie bardzo tutaj. Dużo. Znaczy generalnie chyba jest znaczy, tak, że... Znaczy odsetek, znaczy wiesz, no chodzi o taką rzecz, to jest nie wiem, powiedzmy 10%, 15% czy wręcz przeciwnie. 60-70% czy 80%, no nie? Znaczy tak, to ja z mojej strony powiem, że no nie warto się, że tak powiem, przyswajać do własnych takich koncepcji, pomysłów, że to jest najlepsze i to zawsze zostanie, bo tak jak mówię, no to jest jakoś zbieranie na różnych pomysłów kolejnych iteracji, tak jak tu Łukasz powiedział. Zderzenie z pierwszym graczem, no tak, tak, tak. No zgadza się, więc to ciężko chyba procentowo określić, ile to jest naprawdę wypadowo różnych tam zdarzeń, decyzji. Jak to się w czasie odnosi i no ciężko powiedzieć, że to jest 10-20%. To jest, myślę, że to szczególnie ciężko procentowo określić, bo to trochę zależy jeszcze od rodzaju jakby tego, o czym mówimy. No na przykład jeżeli chodzi o przebiegi questów, jakieś takie rzeczy grywalnościowe, to myślę, że ogromna ilość tego wypada, bo w zasadzie każdą rzecz myślę, że ostatecznie robi się kilkukrotnie. Znaczy jakby ta pierwsza iteracja, to bardzo rzadko zdarza się, że ona jest bliska finalnej, często się tam strasznie dużo rzeczy przerabia, no to w rezultacie zapewne wychodzi na to, że się to przerobiło kilkakrotnie. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie asety graficzne, level, no to pewnie ten procent jest jednak dużo mniejszy, natomiast no my mieliśmy duże zmiany na levelach w trakcie tego projektu, takie nawet ogromne. No, jeśli chodzi na przykład o dżunglę, no to wymieniliśmy jej przynajmniej połowę na jakimś tam etapie, wprowadzając halai, które tam nie było tego w planie od początku. No ale okazało się w jakimś momencie, że lokacja jest według graczy za mało różnorodna, że bardzo tam potrzebujemy jakiegoś takiego znaczącego przełamania tego klimatu dżungli, błota i no właśnie czegoś takiego, czymś zupełnie... Na zasadzie ile można, tak? To znaczy, no to raczej jest taka... Może trochę tak, no. No to jest często pojawiający się problem, że jeżeli oddaje się coś, co tak by faktycznie wyglądało, to gracza zanudzi. Jeżeli miasto by miało wyglądać z takim rozplanowaniem, jak jest, to na ekranie by się wydawało, że te ulice są potwornie szerokie i nie ma w ogóle gdzie się schować przed ogniem wroga, tak? No więc się wszystko zmienia i upakowuje w zupełnie inny sposób. Czasami byłyby za wąskie, zależy od typu gry pewnie. No, zresztą... Dokładnie, samochodówka jest zazwyczaj wnętrza się drogi są szersze w rzeczywistości bardzo często. Trzeba też pamiętać, że wszystko inaczej na papierze wygląda, inaczej już w grze, jak to się poustawia, jaki jest feeling, prawda, jak się w to gra. Kilka osób musi w to pograć, wyrazić swoje opinie i często wychodzi, że po prostu trzeba coś od nowa zrobić, bo coś na tym etapie nie gra. No i też w trakcie produkcji cały czas rozwijamy nasz własny silnik, więc mamy też nowe technologie, które mają też dość duży wpływ czasem na dodatkową pracę, którą trzeba wykonać, bo będzie na przykład lepszy efekt wizualny, bo coś będzie optymalniejsze wydajnościowo. No więc to też są może nie do końca zaplanowane od początku rzeczy, które do tego procentu odpadających czy wymienianych asetów można zaliczyć. No to jest chyba akurat wygodniejsza o tyle sytuacja, że kiedy jest jakiś pomysł, którego nie da się zrobić w ramach tego, co jest w silniku w tym momencie, można do innego pokoju zapukać i powiedzieć, panowie, jest taka sprawa, że spróbujemy może zrobić coś nowego. I kiedy się bierze silnik gotowy, no oczywiście jest jakieś wsparcie, tylko że trzeba tam zadzwonić, zależy jaką licencję się na niego wzięło, ich czas reakcji i czy to będzie wdrożone, tak? Tak, ale przy dużych projektach to myślę, że chyba bardzo rzadkie są sytuacje, kiedy bierze się gotowy silnik z taką licencją, że nie można w nim wprowadzać żadnych zmian, bo to praktycznie się wtedy nie da. Ale chodzi mi o wprowadzenie zmian to jedno, ale czasami coś wymaga tego, żeby oni tam wprowadzili w silniku, bo to już nie dotyczy obudowy i elementów middleware'owych jakiś ten, tylko że potrzeba w samym rdzeniu pogrzebać. No to macie tyle komfort, że silnik jest własny, nie? No tak, pod tym względem to rzeczywiście posiadanie własnej technologii jest bardzo fajne, bo zmiany wprowadza się dość łatwo tak naprawdę. To znaczy jest bliski kontakt z ludźmi, którzy je mogą wprowadzić i to czasami rzeczywiście działa. Dobra, jak już jesteśmy też przez cały czas przy Riptide'ie,
No, wprowadziliście tam sporo zmian w porównaniu do gry podstawowej, dotyczących na przykład między innymi gameplayu. No, większość z nich opierała się na najpoważniejszych zarzutach co do części poprzedniej. No to tutaj też przyznam od razu, że grało się akurat w Riptide'a mnie dużo lepiej niż w pierwszą grę. Bardzo się cieszymy. Taki był zamiar. Okazję pograć. Ja akurat co innego robiłem, więc jeszcze nie. Znaczy tak, powiem w ten sposób, nie ukrywam, że do ideału jeszcze, który ja bym chciał w tym momencie, nieco brakowało. No, no ale właśnie. Według nas jest podobnie, no my też brakowało. Dokładnie, ale zastanawiam się jedną rzecz właśnie, bo czy nie korciło was, żeby w tym momencie pójść bardziej w kiedykolwiek, na jakimkolwiek etapie pracy i tak dalej, pójść bardziej w... Wliptajcie w taką, kurczę, RPGowość niż no, w po prostu siekę. No wiem, że ta sieka jest fajna, ona jest widowiskowa i tak dalej, szczególnie kiedy się gra w koopie, ale czy na przykład, nie wiem, nie kusiło was, żeby w tym momencie jednak większy nacisk położyć na fabułę, na nie wiem... Wiesz co? To jest tak, kurciło nas, szczególnie na początku, kiedy zastanawialiśmy się, jak ten projekt powinien wyglądać, no ale to była jedna z koncepcji. Druga z koncepcji była taka zupełnie... drastycznie odmienna, przeciwna, żeby w ogóle tak naprawdę tą część fabularną zmniejszyć nawet w stosunku jakby w porównaniu do jedynki do jakiegoś absolutnego minimum, dlatego że jest bardzo duża społeczność graczy, którzy grają w Dead Island, w ogóle w Dead Island. Dead Island ma taką cechę, że ludzie do tej pory, bardzo dużo ludzi gra do tej pory w koopie sobie po sieci grają, bo fajnie się w tym gra w koopie. I tak naprawdę jest bardzo dużo opinii graczy, którzy, no tam, ponieważ no, w Dead Island 1 ta warstwa fabularna była, co by tu nie mówić, no to była słaba, to dużo ludzi, ale tak naprawdę dużo ludzi nie zwracało na to uwagi, bo tak naprawdę to, co było fajne w tej grze, to był gameplay, to był ten grinding, to wszystkie takie mechanizmy, one też są takie RPGowe, ale takie bardziej oparte na mechanice jednak niż na fabule. No i my mieliśmy taką długą dyskusję na samym początku, natomiast wyszło na to, że jednak takie były jakby oczekiwania i wydawcy, i w sumie też jakby nasze analizy, że w sumie to chyba bardziej ludzie oczekują jednak fajnego gameplaya niż takiej emocjonalnej i ciekawej fabuły. Jeszcze problem jest z tym, że tak naprawdę to wcale nie jest tak prosto zrobić grę, tak mi się wydaje, która jest grą koopową i w której fabuła jest poprowadzona tak fajnie jak w singlu. No, Dead Island ma tego pecha, nawet być może bym powiedział, że jest to gra równocześnie singlowa i koopowa, czyli jakby no, tą samą historię możemy przejść w singlu, kiedy oczekiwania graczy są kompletnie inne, no bo w singlu to mnie bardzo fabuła interesuje zwykle. A w koopie to tak nie do końca, znaczy przynajmniej nie zawsze, bo w koopie to ja sobie bardziej rozmawiam ze swoimi znajomymi, z którymi gram, niż na przykład słucham NPC-ów, którzy mówią. No to są tak, no, sytuacja. Niech się wygada, niech się wygada, idźmy rzezać. Ale to tak jest. Ja też sporo filmików widziałem właśnie, jak ludzie grają, no bo nie ukrywajmy, że tak jak Jacek to powiedział, ciężko tutaj ten wątek nawet fabularny się prowadzi grając z obcymi ludźmi w koopie. No a często te gry wyglądają faktycznie tak, że no nie wiem, wpada brygada do hubu, dawaj questa, nawet skipują wszystkie dialogi, nad którymi się męczyliśmy bardzo, i historyjki, no i lecą bić zombików, no bo de facto to trochę jest gra to jest tak naprawdę core tej gry mimo wszystko. No tak, i to jest główny fan z tego. No naprawdę. Myślę, że oni po prostu te dialogi usłyszeli tyle razy, że... No też, ale to tak mi się wydaje, no zależy kto, po co i dlaczego w to gra i jaki fan ma z tej gry, prawda? Jeżeli chce sobie, że tak powiem, zwiększyć doznania fabularne, to gra w singlową wersję, prawda? Samemu i gdzieś się tam skupia, rozwija sobie tą postać. A jeżeli chce się z kumplami połączyć i pobić się zombikami, no to też ma taką możliwość. Także ja tu nie do końca się zgodzę, że mało jest tych wątków RPG, bo to też zależy, co rozumiesz przez ten RPG, bo jest rozwój postaci, tak, mamy skille, można modować broni. Ten wątek RPG naprawdę na wielu płaszczyznach się tam pojawia. No tak, także Jacek zaznaczał, że to są elementy mechaniczne. No tak. Ale no to też... Który jest samą nazwą RPG, mają tyle wspólnego, co z PGR, no tak naprawdę. Nie do końca, się nie zgodzi. No, myślę, że RPG można rozumieć już w dzisiejszych czasach, to już po tych wszystkich grach, które wyszły, które były tak różne, że takie miały różne proporcje tych elementów. Że to naprawdę można rozumieć różnie. Natomiast wiesz co, ale to też nie jest tak, no, my
Znaczy tam kilka drobnych rzeczy w fabule, znaczy w sposobie opowiadania fabuły zmieniliśmy w stosunku do pierwszej części. Wydaje mi się, że też to trochę wyszło lepiej. No ale, tak. Ale no, zgadzam się, że to nie jest jakaś drastyczna zmiana jakby proporcji. No właśnie, jeszcze wrócę do tego samego tematu, czyli do tego, jak mogłoby wyglądać Riptide. Możecie coś, nie wiem, powiedzieć albo pochwalić się jakimś pomysłem, który się nie znalazł, bo nie wiem, okazał się zbyt karkołomny, albo po prostu, nie wiem, nie zadziałał i tak dalej, a był ciekawą koncepcją. No coś, co po prostu... O której można mówić, bo nie jest odłożona na następny projekt. Na przykład. Nie wiem, czy są takie koncepcje. Kiedyś rozmawialiśmy z kimś innym, przepraszam, tak powiem, że tych odkładanych na zasadzie wykorzystamy to kiedyś, to jest mniej więcej taka sama szansa wykorzystania, jak tych gier, co się odkłada na półkę i mówi, kiedyś jeszcze w to zagram. Coś w tym jest. My osobiście też odkładamy jakieś tam questy, czy pomysły właściwie na questy, zadania, czy jakieś gry wolności, które nie przeszły z różnych powodów na przyszłe projekty. Jeśli tam szufladę sobie do pomysłu składamy, to warto mieć, bo często taki pomysł wraca. Po prostu, nie? Tak mi tutaj chodzi, wiesz, bardziej o jakąś koncepcję po prostu, kwestie czysto koncepcyjne, tak jak na przykład w Riptide pojawiły się te obrony, prawda? Pojawił się nowy środek transportu i upierdliwe zombiaki, które się czepiają tej łódki nieszczęsnej, którą jak się pływa samemu, to jest po prostu straszne, masakryczne, bo ciężko się od nich odgonić, co? Tak, ale wiesz, czasami wiesz, no nie da się tego uniknąć, bo ich za dużo jest w jakimś miejscu, na przykład, wiesz, któryś się jednak uczepi i bydle, no nie wciśniesz przycisku na czas i wiesz, lądujesz w wodzie. Ale właśnie o takie rzeczy mi chodzi, czy nie wiem, czy coś mniej więcej podobnego gdzieś jeszcze mogło się tam znaleźć, a się nie znalazło, bo stwierdziliście, że nie, bez sensu. Nie, no to było masa takich rzeczy, no na przykład mieliśmy kiedyś taką koncepcję, jak już wymyśliliśmy, że generalnie ta gra się dzieje na wyspie Palanai, która tam jest jakąś inną wyspą tego samego archipelagu co Panoi, to mieliśmy taką koncepcję jakby powiększenia tego świata, żeby tam gdzieś po drodze można było pływać pomiędzy wyspami. Już mieliśmy motorówkę, mieliśmy ocean i tak dalej. No była taka koncepcja, ale to się nie realizowało. Tak, gdzieś się tam przewijał ten motyw z tymi kładami naszymi, nie? Że fajnie by było, że tam puścić oczko do Nailda wcześniej i zrobić jazdę na kładach po dżungli i się panie zombików, że tak powiem, w trakcie jazdy. No ale gdzieś tam odeszło na plan dalszy. Na razie. Ale sporo tego jest, ciężko tak przywołać wszystkie w tej chwili. Wiecie, to jest tak, że jakby pomysły są w produkcji gry najtańszą rzeczą, więc tych pomysłów to się pojawiają oczywiście dziesiątki, jeśli nie setki. Potem się z nich coś wybiera, no czasami się wybiera według kryterium fajności, znaczy zawsze się wybiera według kryterium fajności, ale też jakieś inne kryteria zawsze mają tutaj duże znaczenie. No, wykonalności na przykład. A to tak, i czas czasowy i koszt. Albo czas. No bo to jednak to nie jest tak, że taką grę można robić dowolną ilość czasu. Nie, no to jasne, oczywiście. No właśnie, kolejna sprawa. Pojawiła się nowa postać, a koop piąta, dodajmy, a koop cztery osoby. Nie dało się nic zupełnie z tym zrobić. Tak, to znaczy no bo... to był bardzo... Zastanawialiśmy się nad tym, ale to problem techniczny był rzeczywiście gigantyczny, dlatego że jednak, no wiecie, no to jest gra przede wszystkim konsolowa, a te ograniczenia jednak pamięciowe przede wszystkim konsol są bardzo duże. I no tutaj to tak ciężko było coś z tym zrobić, natomiast z drugiej strony to też jakoś tak nie byliśmy przekonani, że to tak naprawdę jest ważne, to znaczy, bo to jest tak, no mamy więcej postaci do wyboru, ale czy rzeczywiście wszystkimi nimi trzeba grać naraz, no tak jakoś nie jest to specjalnie oczywiste, jakby przynajmniej tak mi się wydaje. No nie, oczywiście, to wiesz, no są czasami ludzie, którzy grają po prostu tylko we dwójkę albo w trójkę, więc tak czy inaczej nawet w normalnej podstawowej wersji nie wybraliby wszystkich postaci. No ale widziałem też głosy i właśnie, wiesz, pytania gdzieś tam przewodzące się w komentarzach i tak dalej, między innymi na przykład do różnych tekstów. Padały takie pytania, ale to jest zawsze coś za coś. No, gdybyśmy chcieli wprowadzić piątą grywalną postać, to prawdopodobnie musielibyśmy no na przykład no, skądś zabrać, no bo jakby konsola ma bardzo konkretne parametry. Tam nie da się nic dodać. Jest jakiś konkretny zestaw parametrów, w którym się trzeba zmieścić. Więc musielibyśmy skądś zabrać. Nieco przestarzały w 2013 roku już. Tak, na przykład musielibyśmy zabrać, nie wiem, z lokacji albo z
ilości przeciwników, zgrywalności, no to zebranie z ilości przeciwników w momencie, kiedy jest więcej drużyny, to już no właśnie, idzie ta apokalipsa. To trochę jest nie w tą stronę, prawda? Czyli... Nie, to zawsze nieustanny kompromis, nie? Technologiczny jakiś. No tak. Pytanie też, co by to dało, nie? Piąta postać, czy jakim kosztem byśmy to musieli zrobić? Te czwórka graczy w koopie to jest taki standard. Większość gier, jeżeli jest robiona na więcej niż dwie osoby, to jest robiona właśnie na cztery kooperacji. Nie widywałem jakoś, żeby to było... No tak, wiesz, ja pytałem o to... Tak. Dlatego, że tutaj ten koop jest dosyć specyficzny, bo on się tym różni na przykład od koopów w większości gier takich klasycznych, gdzie, nie wiem, gracze są w jakiś sposób do siebie przywiązani bardzo, znaczy biegają, muszą biegać razem i tak dalej. Tak, no tutaj to można sobie można po prostu malać drużynę i iść w ogóle w przeciwnym kierunku i dokładnie. Albo właśnie za nimi podbierać im znajdź. No właśnie to chciałem powiedzieć, albo właśnie działać jako piąta kolumna. Dokładnie, w tym momencie właśnie, wiesz, to im więcej osób jest wtedy na mapie, im więcej osób działa, tym może być ciekawiej, wiesz, i większa jest nieprzewidywalność tego wszystkiego, bo faktycznie jeden może się okazać piątą kolumną, nie? Znaczy to akurat by się nie mógł okazać, bo to co zmieniliśmy w stosunku do The Thailand, to jeżeli chodzi o znajdźki, to każdy po otwarciu skrzynki miał własny item. Więc też nie chcieliśmy takiej mega konkurencji. Tak jak mówiłem, nie grałem w Vintage, czyli z pomysłu tamtego, który był trochę szalony, ale uważałem go za wyróżniający nieźle grę, że jest... Ja bardzo lubię gry, które skłaniają do współpracy, ale zobaczyć grę, która aż tak wyraźnie promuje egoizm i cwaniactwo, to było odświeżające. No, pytanie, czy fajnie, trochę, prawda? Trochę odpuściliśmy, właśnie to tak z tą fajnością, to myślę, że był problem. Natomiast w Riptide cały czas jest tak, że można sobie robić, znaczy, że każdy może robić to, co mu się żywnie podoba, czyli na przykład równolegle robić różne side questy i to jest fajne akurat. Tutaj rzeczywiście jestem w stanie zrozumieć, że to coś, co mi jako osobie, która pogra w grę i potem biegnie do innej, bo taka praca się wydaje ciekawe, odświeżające i zabawne w momencie, kiedy po 20 godzinach grania, po 40 godzinach grania ma się na koncie na przykład, nie wiem, 20 cwaniaków, którzy ci coś fajnego zakosili, to może rzeczywiście w pewnym momencie przestać być drodzicę. No to jest taki problem, bo jednak też no The Island, znaczy Riptide ma coś takiego, że to jest gra, w której jest na przykład ten dynamiczny system dołączania, czyli jakby ona promuje to, że można sobie grać z ludźmi czasami losowymi z sieci, raz z tą grupą, raz z tamtą grupą, promuje też granie długo w tę grę, to znaczy tam jednak chodzi o to, żeby eksplorować ten świat. Dodaliśmy te wszystkie takie mechanizmy, jak na przykład minibossowie, których prawdopodobnie no, tak za pierwszym podejściem w przeciągu pierwszych 7 czy 10 godzin gameplaya to się nie uda oczywiście pokonać, więc... Których? Tych z imionami, którzy tam są w, tak. W tych obozach, tak pozamykano? Tak, niektórzy są. Nie było tak strasznie bez przesady. Ale wszystkich pokonałeś? Nie no, wszystkich to nie, bo wszystkich nie znalazłem w ciągu pierwszych 5 godzin, ale nie, no właśnie, to takich potrafiłem, no to wiesz, jakoś tak... nie stanowili wielkiego problemu. Znaczy swoją drogą ta... Oni mają różny poziom trudności. Znaczy wiesz, to tak, że niektórzy są wiele trudniejsi. To właśnie ta, no, wiesz, ta nowa postać to jest na killer, mówiąc szczerze, wiesz, to mega szybkie ataki w ogóle, wiesz, tam pazury, jeszcze pokrwawienie i tak dalej. Jak się mądrze kombinuje, to tam bez problemu. No to chodź. Dawało radę. No niemniej jednak, no, chodzi mi o to, że no właśnie, to znaczy w takiej sytuacji to akurat niekoniecznie musi być fan. Chodzi o to, żeby jednak fajnie było móc grać z ludźmi dosyć losowymi, którzy akurat się tam, ktoś gdzieś tam na sieci znajdzie, i żeby to cały czas było przyjemne. No i tak, nie zamieni się to w wyścig do znajdziek, tak? Kto pierwszy, ten lepszy, a fabuła schodzi na drugi plan. Także... No bo to ja pamiętam, tak było właśnie, że ludzie się łączyli i nagle... Każdy w inną stronę, dokładnie. Byle szybciej, byle zebrać i tak dalej, wiesz, nagrabić dla siebie. I tym bardziej, że rzeczy opłaca się robić samemu, na przykład zabijać przeciwników. Nie, no jasne. Z tym, że no, jest jeszcze kwestia tego typu, że teraz dużo częściej też zauważyłem. No, to jest też chyba rzecz, którą właśnie zrobiliście. Takie przedmioty kolorowe pojawiają się z dużo większą częstotliwością generalnie. Tak, trochę przesunęliśmy. To jest taka trochę w pewnym sensie manipulacja, bo trochę zmieniliśmy i parametry, ale przesunęliśmy trochę rzeczywiście te prawdopodobieństwa występowania
przedmiotów kolorowych, ponieważ to jest jednak dużo większa frajda, jakich jest więcej, a nie jest tak jak w jedynce, że tam chyba tego przedmiotu o najwyższej jakości, to nie wiem, trzeba było przejść ze trzy razy grę, żeby wziąć to raz wylosowo. No i to widzisz, też jest kolejny element RPG, gracze lubią być nagradzani po prostu i stąd też to... Tutaj tak nie jest, no ale z drugiej strony to... No balans jest jakoś do tego dostosowany gry, więc myślę, że to nie jest źle, no to jest, chyba jest fajnie. Słynno, bo właśnie tak wracając jeszcze do RPG i do samego kanonicznego pojęcia, tak, sprzed gier komputerowych, no to jest rzecz, którą jest ciężko odzwierciedlić na aktualnej technice, no więc dlatego się one tak rozwinęły, nie? Ale tak sobie myślę, że przy zombie to ogólnie ma się nieco ograniczone możliwości do manewru, dlatego że wszystkie scenariusze, które można napisać, a właśnie o co chodzi przy CRPG, wszystko musi być dokładnie napisane. To nie ma tak, że jak w prawdziwym RPG, że mistrz gry sobie zakombinuje i coś pojedzie zupełnie inaczej, tak? Tutaj wszystko jest napisane zawczasu i myślę, że ta ilość pomysłów jest dosyć ograniczona, zwłaszcza, że z tą drugą stroną i tak się nie da gadać. Już ojciec gatunku zombie, czyli Romero, zaczął uciekać w tą stronę szybko, że ważniejsze były tarcia pomiędzy ludźmi. No tak, ale to wszystkie to dobre historie o zombie to mniej więcej tego dotyczą. No, też jak grasz na przykład w Walking Dead, no to tam w grze to przecież nie chodzi o to, że są zombie, tylko chodzi o to, że są ludzie. Tak. No tak, de facto zombie są tłem tylko, więc tam jest stricte historia o ludziach, jak sobie radzą w tej sytuacji. Więc... Natomiast w grze akcji zombie, no to już różnie z tym bywa. Można albo zrobić filmową historię, gdzie będą przerwnikowe cutsceny, no albo by trzeba było rzeczywiście zrobić, myślę, zupełnie inną grę, no taką opartą na tych interakcjach w znacznej mierze, jeżeli to one by miało być głównym tutaj, jakby główną treścią, mięsem tego wszystkiego, no to chyba nie jest Dead Island akurat. Podczas pracy nad Dead Islandami w ogóle i pierwszym i Riptide, nie kusiło was, bo tak, Riptide to jest poprawione, to się z tym zgodzę. Rzadko się zdarza, że się respawnują na naszych oczach. Bo w jedynce to tak. Była po prostu zmora, kiedy wiesz, wycinałeś kilku kości, szczególnie w kopie to było do zniesienia, bo się po prostu ich tam tłukło na masę i to nie było problemu, ale jeżeli ktoś grał sam, no to już był problem, bo zanim doszedłeś do jakiegoś tam miejsca, gdzie wykonujesz questa, wiesz, wychodzisz w samych miejscach ci sami, no nie i tak dalej, masakra. A nie kusiło was kiedykolwiek, żeby tak zrobić hardkorowo, właśnie całkowicie i no nie wiem, bardzo drastycznie to w ogóle zmniejszyć, wiesz, no tak żeby na przykład, nie wiem, no pojawiały się, ale po kilkudziesięciu minutach, no bo jednak tutaj no, ten czas jest wydłużony, ale też nie jest on jakiś tam, wiesz, też straszny, że tak powiem, no i jeżeli gdzieś wbiegniesz i stamtąd szybko wybiegniesz, to jest okej. Okay. To one w tym momencie się nie pojawią na plecach, ale no jeżeli ktoś tam, nie wiem, zacznie gmerać, szukać, wiesz, sprawdzać każdy kącik i tak dalej, to znów to się, znów już pojawia się ten, wiesz, element, wiesz, ryzyka i tak dalej, że one się pojawią znowu po raz kolejny, że znowu po raz kolejny będzie trzeba z nimi walczyć, wiesz, a to było strasznie nużące właśnie na swój sposób i no przeszkadzało w eksploracji, wiesz, tam było dużo smaczków, na przykład pierwszy Dead Island, nie wiem czy nie więcej niż, jak mi się wydaje, takich różnych poukrywanych niż w Riptide'zie, no tylko, że ja na przykład, no w jakimś czasie wymiękłem, bo mi się po prostu nie chciało, wiesz, włazić do każdego kąta, sprawdzać na każdą skrzynkę, każde miejsce i tak dalej, każdy zakamar, dlatego, że no, nie wiem, sprawdzenie kilku domków, no to była... Średnio w tym momencie walka 3 razy czy 4 razy z tymi samymi gośćmi. Niech zgadnę, to pokłosie, to jest pewnie pokłosie tego, że gra jest jednocześnie single i do kooperacji i nie było za bardzo mocy, żeby zrobić dwie zupełnie inne gry tak naprawdę, tak? Wiesz co, między innymi to jest też... No przyczyn jest dużo, są i przyczyny techniczne tego rozwiązania i właśnie koncepcyjne i to, że jednak gameplay jest w znacznej mierze na tym oparty, ten taki gameplay polegający na grindowaniu i zbieraniu różnych tam rzeczy, żeby sobie potem modować bronie i tak dalej, no to wszystko jakoś się ze sobą wiąże. Też jest, no są przyczyny techniczne związane z zapamiętywaniem stanu świata, co jest kłopotliwe na dłuższą metę. No, nie wiem, dużo jest przyczyn. My żeśmy to trochę zmienili, ale rzeczywiście zastosowaliśmy taką drogę bezpieczną, to znaczy nie zmieniliśmy tego całkowicie. Chociaż rozmawialiśmy o tym
No ale zdecydowaliśmy się jednak na takie rozwiązanie bardziej bezpieczne, bo ono jakoś wyszło. Na przykład, wiesz, mnie się bardzo podobał i to było świetne rozwiązanie, które było w ostatnim Far Cry'u. Tam zdobywaliśmy obozy, prawda, i tak dalej. W tym obozie pojawiali się nasi ludzie i jeżeli się pojawiali przeciwnicy, to oni już kontynuowali z nimi walkę. Po drugie, oni się tam już nie respawnowali, ponieważ baza była przejęta przez naszych. Oni mogli co najwyżej przyjechać na gościnne występy. Wiesz, i przyznam szczerze, że tutaj na przykład po tym, jak się, wiesz, pojawiły właśnie informacje o tym, że będziemy tych obozów, te pierwsze nawet, wiesz, bronić właśnie, to też miałem taką nadzieję, to też było fajne. Pojawiły się te elementy zarządzania naszą ekipą. No przyznam szczerze, że naprawdę, wiesz co, brakowało mi tam innej rzeczy. Zdobywam taki opus, dobra, z jakiegoś tam powodu fabularnie musimy się przenieść do następnego, ale tu gdzieś tam ratujemy jakichś ludzi pojedynczych i tak dalej i nimi też obsadzamy te obozy i oni się tam bronią, wiesz, to... Ja wiem, że to w tym momencie była kwestia kolejnych miliardów obliczeń wykonywanych, wiesz, przez kompa i tak dalej, nawet jeżeli on byłyby one gdzieś tam robione w pamięci po prostu, na zasadzie, wiesz, rzutów w tabelkach, no nie, że tam iluś zginęło i tak dalej, no, ale przyznam szczerze, że naprawdę, to była rzecz, która by mnie cholernie w tym momencie ucieszyła. Gdybyś jeszcze, wiesz, mógł, powiedzmy, no faktycznie zdobyć teren i mieć świadomość, że tak, on jest nasz, no nie, tutaj już się umocniliśmy, są nasi ludzie, oni się tam będą bronić, wiesz, tych zombiaków tam już tyle nie ma, jak jakiegoś questa zapomnisz zrobić, czy coś takiego, wracasz tam, no to już wiesz, nie masz znów tych hord, przez które się musisz przebijać, albo przejechać przez nie samochodem, czy tam przepłynąć właśnie, wiesz, łódką, tylko po prostu, no, idziesz i gdzieś możesz spotkać patrol naszych na przykład, no nie, którzy ci pomogą. Znaczy, my żeśmy tą koncepcję trochę mielili przez jakiś czas, natomiast to też jest kwestia taka, że, wiesz, to też jest taki nieduży projekt mimo wszystko Riptide, prawda, no to robiliśmy w rok, więc... No Far Cry 3 to powstawał, myślę, chwilę dłużej. Nie no, to... I pewnie nie w jednym studiu. Więc to raczej była taka kwestia. No. To nie jest tak, że byliśmy jakoś, że o takich rzeczach nie myśleliśmy. Natomiast no, postawiliśmy po prostu jednak na coś innego. Zresztą tu też podałeś fajny przykład akurat Far Cry. Ja osobiście czerpałem mega fan z tych obozów, oczyszczania tych obozów. Pojawił się później problem i to nie tylko z mojej strony, że po wybiciu wszystkich obozów nie ma co robić w tej grze do końca. No i co zrobili producenci? Oni wypuścili łatkę, że można sobie resetować te obozy, że się odnawiają właśnie po jakimś czasie, więc gracze znowu wrócili do Far Cry i znowu mogą te obozy wybijać. Więc widzisz, to jest trochę koło zamknięte, co pytanie, czy u nas ten świat jest relatywnie mniejszy, patrząc na Far Cry, dużo mniejszy, jeśli chodzi o tę wyspę. Pytanie, czy jakby zmienić faktycznie ten respawn zombie, czy częstotliwość pojawiania się, czy gracze by tak, wiesz... No, mieli co robić i czy ciągle by ich to bawiło. No, w Borderlandsach jest na przykład tak samo, świat się cały resetuje i... No i fakt, może być to frustrujące, ale też wracasz do poprzedniej mapy i strzelasz do tych mniej levelowych panopków i ciągle to bawi, także... No i też pamiętajmy o tym, że wracając na przykład w Riptide do poprzednich lokacji, czy przedzielając się przez ten sam fragment dżungli, ale później na przykład możemy mieć zupełnie inne bronie albo zupełnie inaczej zmodowane. I dzięki temu możemy sobie powycinać zombiaki, co daje na pewno duży fan zupełnie w inny sposób. Tak. Zresztą a propos takiej dynamiki zmieniania świata, no to takim jednym z najbardziej ambitnych pomysłów, jakie kojarzę, to było to, co próbowali zrobić chłopcy w Stalkerze. Gdzie te bandy się przemieszczały w pierwszym, potem w drugim, to już frakcyjnie i widać było, jak trudne to jest, jak również kontrowersyjne jest to na dłuższą metę, kiedy tam jesteś, kiedy te się przepychają między sobą, wracają, o tutaj znowu atakują, bo ci nie dali rady, nie? Człowiek nawet jak tak próbował troszeczkę roleplayowo pograć i zobaczył jakiegoś fajnego gościa, to tam podrzucało im się te pakiety, coś tam, może się utrzymają, o nie utrzymali się, ciekawe co ich zjadło. Czyli problem polegał na tym, że jak zdobywałeś dla nich kasę, oni przychodzili, zajmowali ją, po czym z niej wychodzili, wracali do miejsca, w którym wcześniej byli, przeciwnicy znowu przychodzili, ją zajmowali. Tak nie, no w pierwszym Stalkerze jak tam ktoś siedział gdzieś, to siedział. Znaczy, zostawał, tak, że przychodził tam, a w drugim tak. Były frakcje, tak, w drugim we frakcjach to wychodziło to już tragicznie momentami, bo zajęli, a potem poleżeli gdzieś, tak? I znowu za chwilę trzeba to zająć, bo to jest ważne miejsce. Tak, wiem, byliśmy tam, zajęliśmy to, ale gdzie jest dowództwo? Wiecie, no to jest właśnie kwestia trochę... Zawsze trzeba mieć jakiś taki cel, do którego się dąży. No w Stalkerze oni akurat nastawili się na to, żeby mieć taką grę symulacyjną. I to jest fajne. Części ludzi to się strasznie podoba i jest to takie bardzo ciekawe i fascynujące i ludzie tam właśnie podglądają różne rzeczy. Część ludzi zauważa, że te mechanizmy
symulacyjne z kolei, one jakby stoją trochę w poprzek grywalności, bo tam właśnie są różne problemy się pojawiają, czasami śmieszne, czasami nieśmieszne. I to nie jest już wtedy takie fajne. No w Dead Island to my jednak stawiamy na to, żeby ta walka była fajna, ciekawa, żeby to była rozrywka, ale taka bardzo dynamiczna. I no, ta symulacja pewnie coś tam by do gry dodała. Tylko też pytanie, czy byłby to właściwie kierunek i czy to w ogóle jest, czy warto, prawda? No bo też tak naprawdę by pewnie ten gameplay stał się bardziej skomplikowany, może jest nie taki przyjemny, no nie wiem. Ja się tak zastanawiałem przy okazji właśnie tego kazusu Far Cry'owego, tego resetu obozów, że to był akurat bardzo fajny pomysł do wykonania dla rozmaitych twórców jako DLC. Że masz już swoją grę, posprzątałeś na tej wyspie, ale przychodzi DLC, w którym coś się dzieje z tymi właśnie na Far Cry, tymi obozami pozajmowanymi, czy od środka, czy od zewnątrz i masz jeszcze raz powód, żeby tam wrócić, nie? No to w tą stronę jakoś. Tak, chociaż to oczywiście to też jest tak, że pewnie dla części graczy byłoby to frustrujące, bo powiedzieli, no kurczę, ja już się namęczyłem, oswobodziłem te obozy. Ale nie, to taka opcja, wydaj $5, żeby mieć DLC, w którym zajęte obozy się, coś z nimi wydarzy. To dla tych, co znudzą. Zapłać nam, zepsujemy ci grę, żeby tak grać od nowa. No tak. Super. Może, nie wiem. To znowu, to pomysł. Wrzucimy do tej szuflady pomysłów, tak żeby. Okej. Ja wiem, że pewnie na ten temat to nic nie będziecie chcieli powiedzieć i tak dalej. To nie pytaj. To nie pytaj, co? Nie pytaj. Ale co, no, marka Dead Island pewnie nie umrze, nie? Wbrew nazwie. Ktoś ci tam macha ze stołu. Tak, no jest to ładna pogoda jest teraz. No, tak. Złego się nigdy nie nauczycie, zawsze zwłaszcza na takie rzeczy. Zawsze na tropikalnych wyspach. Zresztą to są głupie pytania, bo wiadomo, że jeżeli jakoś projekt idzie, to zwłaszcza właśnie jak to jest taka też... coś do powiedzenia, to byśmy się pierwsi wyrwali. No. Zwłaszcza, że taka... Prawda jest też taka, że mówicie, że rok to macie, tylko nie możecie. Ale jednak pewna wygoda pod tytułem, że nie przenosicie akcji z zombiakami na Syberię, tylko na inną wyspę, była taka, że mieliście mnóstwo gotowych elementów do składania gry. Jak zgaduję z tymi gotowymi elementami? No. Jeffa. Łukasz się no, bez przesady. Jeżeli teraz spojrzymy sobie, porównamy sobie, jak wygląda Riptide, jak wygląda grafika w podstawce Dead Island, no to pomimo tego, że to są nieco klimatycznie podobne lokacje, jest tu dżungla, tam jest dżungla, no to na pewno nie jest ta sama dżungla i te wszystkie asety były refaktorowane, zupełnie zmienialiśmy. Tak samo rozstawienie asetów jest zupełnie inne. W Riptide jest dużo gęściej, dużo przyjemniej i ta dżungla jest bardziej dzika. Wszystkie mniej więcej te rzeczy były przetworzone. Znajdą się na pewno jakieś drobne rzeczy dekoracyjne, które wystąpiły tu i są użyte powtórnie w Riptide. Ale wbrew pozorom naprawdę bardzo, bardzo duża część została przetworzona. Ale wciąż myślę, że to jednak była dużo bardziej komfortowa sytuacja niż teraz zamiast palm usiąść i od nowa projektować las zupełnie inny, świerkowy. Czy ja wiem, czy nie? Czy przeróbek było aż tak dużo? Jest to potencjalnie łatwiejsza droga, ale też pamiętajmy o tym, że te asety robią ludzie i oni pewnie by mieli większy fan tak naprawdę tworząc teraz las świerkowy, a nie robiąc kolejny las palmy, tylko w lepszy sposób. Siedzę w tej firmie czwarty rok i wciąż palmy, tak? No, coś w tym jest, faktycznie. Prawda jest też taka, że to, wiesz, też ta nasza dżungla, ona jakby, to jest właśnie taka dziwna sprawa. No, ona z pozorów wygląda dość pewnie podobnie, no bo dżungla, no każda dżungla jest jakoś tam do siebie podobna. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o rozmieszczenie, nie wiem, tych drzew, czy czegokolwiek, czy elementów po prostu, to znaczy ona ma całkiem inny, ten krajobraz jest inny niż tej dżungli w Dead Island. No, jednak to, żeśmy dodali te rozlewiska i w ogóle ta lokacja ma taki trochę inny charakter, bo dżungla, która była w Dead Island, była taką lokacją trochę, znaczy taką bardziej tunelową, nie wiem, tam jeździło się dużo samochodem. U nas to jest tak, że jednak właściwie można iść prawie w dowolną stronę, tam gdzie indziej są jakieś góry, ale można zboczyć lekko i gdzieś się tam przez te góry zwykle przedostawać, włażąc po tych lianach. Czyli właściwie można chodzić po niej całej na prawie dowolny sposób. I to sprawiło, że tak naprawdę trzeba było zrobić całkiem inaczej. No.
No i też właśnie sama ta zmiana koncepcji. Też innych elementów. Bardzo mocno też tutaj wpływały ograniczenia techniczne, no bo jednak jest to ta sama generacja naszego silnika, jest to ta sama generacja konsol. No, staraliśmy się dla graczy jak najwięcej fajnej grafiki upchać w tym miejscu, no więc też jakby musieliśmy podejść do tych asetów jeszcze raz. Tak jak wcześniej już się to też przewijało, były zmiany technologiczne. No i one też po części wynikały z optymalizacji tych asetów. No więc na przykład takie pany, no z dwa razy przerabialiśmy pewnie, albo może lepiej podczas tego samego projektu. No też staraliśmy się po prostu trochę gonić aktualne trendy i podnieść jakość tego, wtedy się da. No na 7-letnim sprzęcie to już nie jest tak hop-siup. No nie jest. Tak, no, dlatego jak pytacie, czy jest dużo pracy, to jest. Nawet z palmami. Nawet z palmami. A czy komuś palmę odbiło w czasie pracy w takim razie? Dobra, nie ważne. Zdrowa, tak. Okej. Może jeszcze coś gnębimy o Riptide, czy zaczynamy gnębić ich o to, czy grywają w cokolwiek poza własnymi grami? Myślę, że teraz musimy jednak, wiesz, przejść do właśnie innych tematów, dlatego że czas zaczyna dokładnie. Dobra. To już wiemy jedno. Farkoja grała przynajmniej część was, tak? Tak. No, zadania do odrabiać. Ja myślę, że to taka gra, która mnie nieźle łączy, bo mało kto z branży nie grał w niego. Dobra, a właśnie. Coś innego? No, taki klasyk, co was właśnie ostatnio zajarało. I dlaczego? Bo to uzasadnienie jest ważne. Wiesz, to jest profilowanie psychologiczne. Tak, co wam się w jakiejś grze, którą ostatnio graliście, podobało? Wy je robicie, więc zwracacie też uwagę na wiele rzeczy, na które na przykład, nie wiem, przeciętny gracz może nie zwrócić uwagi, na jakieś detale, na jakieś szczegóły, na różne rzeczy, które, nie wiem, nam po prostu umykają, dlatego że nawet nam, może gramy w miliardy tychże gier, a co tutaj mówić o kimś, kto, nie wiem, powiedzmy, kupuje rocznie gier 5 albo 10. No tak, taka jest większość akurat ludzi grających w gry tak naprawdę. Co to za algorytm siedząc grając? Tak? Dokładnie. Jak oni to napisali? No to tak, ja powiem za siebie. No ja staram się grać w maksymalnie wszystko, co wychodzi. Mamy na szczęście biblioteczkę w firmie, więc jest to niebo łatwiejsze i mniej kosztowne. No ale tak, wracając do tego Far Cry'a, no to jeżeli chodzi o takie AAA strzelanki czy gry akcji, no to mi ostatnio zapadł najbardziej w pamięć. Z tego ja tu chylę czoła twórcom, bo ogrom pracy wykonali. Patrząc na faunę i florę i w ogóle jak się w to gra, porównując do dwójki. Także no, mój boss jest na tak, jeśli mogę reklamować. Ale z innych gatunków, no to ja jestem mega fanem XCOM'a ostatniego, Fire Axis. Zresztą to jest mój top 5 starych gier, jeszcze UFO, Enemy, Unknown. No tutaj więc, się zgadzamy całkowicie. Więc no, ja trochę czasu straciłem na tej grze i oby więcej takich na konsolę się pojawiało. Widziałeś ten nowy projekt? Na iOS TPP? W TPP widziałem. The Bureau, tak? Czy jak tak, to się tam nazywa? XCOM The Classified. XCOM, tak. No, trochę ewoluował, ale to jak najbardziej też się zapoznam, jak wyjdzie i mam nadzieję, że coś fajnego z tego będzie. Jakiś Brother of Arms w świecie UFO. Ja jak najbardziej jestem za. Także. A z innych tytułów, no nie wiem, choćby Dishonored, też taki czarny koń chyba tego roku, czy poprzedniego, już nie wiem. Kiedy to wyszło? W tym już. No to też super. Setting super gra i rozpaczliwa sprzedaż. No, może większe oczekiwania mieli, ale to tak jak mówię, no, to, że gra jest fajna, nie znaczy, że się sprzeda. No to właśnie, tak płynnie przejdźmy, znaczy wrócimy jeszcze właśnie do Riptide, jak tam Riptide sobie radzi. Zaraz nas zastrzelą. Bardzo dobrze sobie radzi. Z tego, co nam wiadomo. Możecie tak samo jak my śledzić wyniki na Okay. Nie no, chyba jesteśmy zadowoleni, mimo co tu. Znaczy ja jestem zadowolony, ale to cieszę także. Dobra, zostawiamy Riptide, wracamy znów do tego, w co pykacie sobie w wolnych chwilach. No tak. Next mi to akurat, fakt jakoś strasznie nie podszedł. Właściwie no, bo mi jakoś tam żadne mechanizmy gameplayowe jakoś nie podeszły wyjątkowo. Natomiast w Assassinie trzecim jest dużo bardzo podobnych mechanizmów i tam mi się podobały. Nie wiem, na czym polega różnica, ale no, Assassin trzeci gameplayowo mi się bardzo podobał. Bardzo mi się z kolei nie podobał sposób poprowadzenia fabuły tam, bo był jakiś dziwaczny.
Natomiast gameplayowo to była bardzo fajna gra. Taka ewolucja Zenitów, wydaje mi się, że jest super. Tam też kwestia obozów. Dobijało mnie to, że w Assassinie jak się odbijało jakąś bazę, fort, i się przypadkiem wchodzili ci, którym się to odbiło, prawda, czyli północni, czyli patrioci w miejsce Brytów, i w tym momencie wystarczyło coś kopnąć, kogoś potrącić, wleźć gdzie nie trzeba, i ten biedny popychadło, to biedny Connor, który przed chwilą sam zajął dla nich ten fort, tak, był atakowany i tłuczony. Był jakiś dramat. A mi się to zdarzyło ze dwa razy, a potem już nauczyłem się tego unikać, więc zapomniałem. Ja tak samo, po prostu metodą prób i błędów, jak tego nie zrobić. To był tak, to na minus. Nie, ale tak ogólnie to tam było dużo fajnych rzeczy. Bitwy morskie to były w ogóle pełen wypas. No to wizualne. Znaczy to wizualne, tak, wizualne, no bo statki pod pełnymi żaglami z żaglowaniem rejowym pływające z pełną prędkością pod wiatr, no hello. No. Tam było wolniej trochę. Wbrew pozorom wcale nie z pełną prędkością akurat, tam to się różniło, no dobrze. Ale one się ruszały jak motorówki. Jak pierwszy raz to zobaczyłem, to po prostu powiedziałem, co jest, jestem żeglarzem, więc dostałem piany, ale jak dostałem pada do ręki i zobaczyłem, jak to się gra, to od razu mi przeszło. Hej, just the game. To fajny gameplay, którym, wiesz, no tymi statkami jednak się sterowało w bardzo prosty sposób. Tak. No ja i to było to, co to było też przyjemne. To głowa w dół. To też nie jest strategia, prawda? To trzeba pamiętać. Czy kapitana nawet. Zresztą tam chyba kiedyś deweloperzy się wypowiadali, że oni mają tego świadomość, że to trochę taka ścigałka jest ze statkami i kto się lepiej ustawia. No a w realnym świecie, no to przecież tam godzinami trwało ustawienie się w dobrą tą i oddanie salwy. No to tu trochę by to nie miało racji bytu. No jasne, jasne. Powiedzmy sobie szczerze, gdyby te walki były realistyczne w jakikolwiek sposób, to w tym momencie spowalniałyby ogólne, wiesz, tempo rozgrywki, które z kolei w Sandmasie... Mielibyśmy Silent Huntera na morzu, tak? Na przykład. To by było realistyczne, to by mi się nie podobało. To nie o to chodzi. Podobnie, gdyby, nie wiem, wspinanie się na budynki było realistyczne w Assassinie, to by mi się nie podobało. Albo na przykład skakanie z wysokich, wiesz, w siano też nie było takie fajne, gdyby były realne efekty tego, prawda? To nie o to chodzi w grach, no. No nie, no jasne, z tym, że wiesz, no ja akurat jestem miłośnikiem i fanatykiem starej gry, która doczekała się też mnóstwa modów innych rzeczy, czyli Sea Dogs, i tam było pływanie, naprawdę, tam trzeba było się faktycznie zastanowić, widziałeś żagle i sprawdzałeś, patrzyłeś na wiatr, patrzyłeś na to, jaki to jest okręt czy statek, i w tym momencie czasami się bardziej opłacało, że tak powiem, Mysza, to była jedynie inna klasa abstrakcji. Pamiętaj, że to nie jest też gra. Dalej nie był to model ani symulacja. No słuchaj, zgadza się, no. Ja to rozumiem, ale tam miało to chociaż jakieś znamiona, że tak powiem, realizmu, no nie? I faktycznie przypominało to pływanie. Bo kierunek wiatru, wysokość fal, wyporność kadłuba, jego kształt i tak dalej odgrywały jakąś rolę. Tak. No dobra. Trzeba im przekazać uwagi w Black Flagu, może to poprawią, muszą sobie z wiatrem pływać. Znaczy to tym bardziej, że gra będzie w pirackich klimatach, no, ale nie sądzę, że coś zmieniali. No. Prawda jest taka, że oni w Assassinie mają genialną możliwość uciekania od realizmu, wybieg. To są wspomnienia odtwarzane w wirtualnej rzeczywistości, a wszyscy wiemy doskonale, że pamiętamy rzeczy tak, jak miały wyglądać, a nie tak, jak wyglądały naprawdę. Wszystkie wspomnienia są wygładzane i budowane. Bardzo dobry pomysł i dlatego też będzie jeszcze 8 asasinów, każdy dziejący się w innej epoce historycznej. Super furtka, żeby przeszli płynnie do... Wciąż się ze wszystkim będzie dobrze grało. No przecież przechodzą, chyba że może inaczej. Chyba że Watchdog to już jest. No właśnie, tak bym powiedział, że tak naprawdę, czy to nawet jeżeli to nie będzie osadzone w asasyńskim uniwersum, to jest z każdą chwilą, uważam, coraz bardziej podobne. Tylko pytanie, czy będzie miał sny, wracając do czasów z Asasyna. I na przykład będzie można sobie pograć wtedy jako pirat. No. Czemu nie? Myślę, że ponieważ Black Flag jest praktycznie odarte z tego, co mówili, z elementów współczesności, to po prostu zaczynają rozdzielać to, co było połączone z Desmondem. Ale chyba dobrze, bo to też tak sporo ludzi... To było fajne na jakiś czas. No, ja to się gubiłem często na tych wspomnieniach i szczerze, że się zatrzymałem na Brotherhoodzie, bo później co roku wypuszczanie gry praktycznie takiej samej i fabuła już tak zawiła, że no ja się nie odnalazłem akurat w tej fabule Assassina.
Znaczy mnie też jakoś tak, nie. Znudziło się po pierwszym spin-offie do drugiej części. A mnie nie. Były strasznie zamieszane. Każda kolejna część bawi mnie tak samo. Tak jak kiedyś już mówiłem, właśnie w momencie, kiedy się bodajże to było chyba tuż przed premierą trójki, to ja bym sobie bardzo chętnie zagrał w Assassina, gdyby to się nazywało właśnie Desmond Edition. Byłoby pozbawione tego biegania i skakania, w tym sobie pograł jako osobne gry. Poznał tą historię, żeby wiedzieć, jak to się skończyło, kurde, koniec i tak dalej. A 75 raz skakać, kurczę, znowu z jakimś... I żeby się w Japonii działo, nie? No, starożytnie. Tak. Dokładnie. No to a wy chłopaki w co gracie? U nas to tak męczycie. My wiesz, my gramy w to, co musimy. Gadu gadu, czyli co? Służbowo, na przykład służbowo ostatnio grałem w... W Riptide'a, super gra, polecam. Nie, właśnie nie, no mówiłem, że ja nie miałem okazji, bo wiecie jak jest, no my jesteśmy takie typy, że jak nam nie zapłacą, to nie zagramy, więc jeżeli płacą myszy za zagranie w Riptide'a, to już mi nie zapłacą. No to nie będzie grał proste. No, nie, serio, no po prostu jest ograniczona ilość czasu, zwłaszcza, że ostatnio miałem złodzieja czasu 120 godzin mniej więcej ugrane w Wiktorii drugiej, bo recenzowałem ją ze wszystkimi dodatkami, więc błagam was, strategia paradoksu to troszeczkę zajmuje. Aktualnie z opóźnieniem kończę dodatek do Heroesów, ten Dark Elfi, bo parę rzeczy po drodze wskoczyło innych. A dodatek nie jest aż tak ważny jak coś innego. A co lepszy, Disciplis czy Hiroshiwu Pachinov? Tylko Disciplis. Tak naprawdę to ja wciąż pozostaję przy jednym, że najfajniejsze że to były poprzednie dyscypliny, te, które mam na koszulce z tych wszystkich tego typu gier. Ale to może być o tyle skażenie, że strasznie fajną ekipę miałem do grania na Hot Seat'cie. Niby do Heroesków też, tam trzecich powiedzmy kiedyś, ale nie. Znowuż dyscypliny nie miały tej możliwości grania na Hot Seat'cie tak fajnego trzecie jako drugie, więc... Wiesz, a ja Lukas powiem w ten sposób, ani jedno, ani drugie, bo ma być niedługo nowa Age of Wonders i o, z tego... A tak, tak, czekam. Przyznam szczerze, z tego co tam widziałem, już to pozamiata, wiesz, i Heroesków, kurczę, i Disciple. No, przy Age of Wonders pierwszym, drugim też na Hot Seat'cie dużo czasu było. Teraz patrzę na te wiadomości widzę, że trochę czasu nad tym się w domu straci, ale jaram się jak Rzym za Nerona, no. No. Teraz ja? Dobrze. Ostatnio grałem w Metro. Nowe. Last Light. I to jest bardzo fajna gra. Naprawdę bardzo fajna. Ja kurczę, nie wiem, był artykuł, nie wiem, czy może czytaliście na Game Industry bodajże, gościa, który pracował wcześniej w THQ, gdzieś tam odszedł i on napisał po prostu, jak bardzo jest zdziwiony, no dosyć długi tekst, jak bardzo jest zdziwiony, że 4A Games zrobiło tak zajebistą grę w takich warunkach. Tam coś o warunkami chwali, takie, tak? Tak, i za takie pieniądze. Troszeczkę gość przekoloryzował, no, uważam, zając kijów, ale faktycznie prace przypadły na tą przeklętą zimę. Oni mieli rzeczywiście tam bardzo poważne awarie energetyczne i różne rzeczy, ale to nie to, że ktoś im prąd odcinał, czy coś tam specjalnie, tylko po prostu całe miasto przechodziło przez małą apokalipsę. No tak, ale robili grę komputerową bez prądu. Ja trochę nie rozumiem tej nie wiem, ja to odebrałem w trochę w inny sposób, jako kryptoreklama. No, robiliśmy w wagonie tak grę i wyszło fajnie i kupcie, bo żebyśmy mogli sobie w nowej siedzibie pracować. Znaczy, wiesz, no nie wiem, ja to tego odebrałem sam z szacunkiem dla pracy. Ale... już nic z tego nie ma, mówił. No, zazwyczaj może dużo ludzi. Może poza jakimiś podstawami przekazywanymi. No tak, ale zazwyczaj ludzie mają tendencję do wypowiadania się, jak odchodzą z firmy, więc no to tak. No nie wiem, ja to dosyć negatywnie odebrałem i się skupiłem na samej grze, niż tam wypłaciłem. No tak jest, znaczy ja wspominałem o tym tylko jako o ciekawostce po prostu. Tak, bo myślę, że pokochać grę, nim ta wypowiedź tak, trafiła. Tak, mniejsza z tym, wiesz, ja sobie doskonale zdawałem sprawę z tego, że oni na pewno nie mieli tam jakiegoś mega wywalonego w kosmos funduszu i tak dalej. Ale właśnie to jest, wiesz, najfajniejsze w tym wszystkim, że oni zrobili strzelankę, która jest 10 lepsza niż jakakolwiek część Call of Duty z ostatnich chyba 7 czy 8 lat. No nie wiem, Call of Duty to mi się podobało do części drugiej tak naprawdę. No, ale wiesz, to taka też dyskusyjna opinia, nie? No może jest lepsza, może nie jest lepsza. No ja wiem, no, ale to moje zdanie mogę, nie? Także nie ludzie zdecydują w komentarzach. Też możesz zresztą, nie ma problemu. Możemy się pokłócić, nawet pobić, nie wiem, porzucamy ze wszystko, nie wiem, plastikowe. Trzeba przewalczyć na zaczkowe butelki. Znowu nie przy mleku, tylko przy jakichś zdrowych produktach. Dokładnie. Ale wracając właśnie do tematu, wiesz, jak ta gra jest chociażby
zresztą ta silnik, który wcześniej stworzyli, zaawansowana wiesz, technologicznie, bo ona naprawdę kurczę świetnie przede wszystkim wygląda. Ona, znaczy, no, pierwsze Metro w ogóle było chyba pierwszą grą, która na PC-cie, no wiadomo, na konsolach to można o takich rzeczach zapomnieć, które w ogóle miało teselację na maksa i inne tego typu rzeczy. Mhm. To jakiś czas temu, prawda? No, naprawdę, no jestem pełen podziwu, tym bardziej, że oni zrobili oprócz tego, to nie jest tylko, nie wiem, pokaz silnika fajny i tak dalej, taki tam, no nie wiem, Crysis, w którym chodzi o to, żeby fajny silnik sprzedać głównie studiom robiącym w tym momencie, nie wiem, projekty architektoniczne albo dla projektantów ogrodu, bo to się świetnie sprzedaje podobno w tym. W tej branży. Naprawdę, powaga. Nie no, metro ale, jest świetne. Ja... Wiesz, oprócz tego właśnie zrobili grę, która ma zajebisty klimat. Znaczy jedna sprawa, że trzeba w to grać oczywiście z rosyjskim dubbingiem. Koniecznie. Można ewentualnie sobie polskie napisy dorzucić. Koniecznie. Jak ktokolwiek gra w inny sposób, to profanacji dokonuje strasznej. Rosja niezwykle robił świetny dubbing przede wszystkim. No i wiesz, to ma klimat, to ma fajną historię. No. Poprawili tam właśnie też parę rzeczy, które w poprzedniej grze były całkowicie skopane, czyli na przykład to skradanie się. Teraz jest dużo prostsze, a przez to kurczę się okazuje, że lepiej to nawet jakoś tam bangla i działa. Na DC jeszcze muszą popracować, to jest ich pięta Achillesowa, to w większości gier niestety tak jest. No, od czasu Fira kurczę tylko regres obserwuje w grach. No i wiesz, strzelanie też jest fajniejsze niż było w części pierwszej. W ogóle wszystko w tej grze jest fajniejsze niż w poprzedniej. Wiesz, i zrobiła to nieduża grupa gości, dostarczyła produkt, który jest mega i tak dalej, który oczywiście, co zrobi, się pewnie nie sprzeda. Chociaż byłem mile zaskoczony tym, że z drugiej strony w Wielkiej Brytanii wszystko, co jest nowe, zawsze trafia na pierwsze miejsce. Coś sugerujesz? Przynajmniej na tydzień czy dwa. Co? No ja tak jest z każdą grą. No, hello. A może nie? Z każdą dobrą grą. Dobrze, no ja nie mówię, że jakiś tam, wiesz, krab też, chociaż też się zdarzało, prawdopodobnie też było kilka razy na pierwszym miejscu. Nie no, piję, ja ale ten, ale... Tak, metro... Rozmawiam na takim krabie, jak Call of Duty, to okej. Nie no, metro, ja też osobiście złego słowa metro nie powiem, tym bardziej, że ja wszystko wykam w otoczce post-apo, że jak ktoś kiedyś, tak, że jak ktoś kiedyś te Trisa post-apo zrobi, to składam pre-order. Naprawdę, genialny. Zresztą metro, no... Zróbcie grę post-apo w takim razie, ale taką nie... Zombie, tylko pozna po takie jakieś bardziej, no, bardziej poważne pozna. Takie. To dobrze. Dobrze. Tak, wiesz, no, wojna, tak, no, już masz tak, także, no, dobra gra, dobra. No to jakie pytania macie jeszcze? Pytań to mam całe mnóstwo. No to dawać, bo czas tylko, że wy nie macie odpowiedzi. Problem polega na tym, że na większość pytań, które są najważniejsze... Musicie zamknięte bez pytania zadawać. Bez komentarza, to do mnie będziecie chcieli odpowiedzieć, nie? Albo jeszcze dostaniemy jakiegoś kopniaka w kostkę tam pod stołem i dopiero będzie, no. To tak już jest, no co na to problem? Taka praca, co? Ciągle kompromis. No dobra. To polewam. Swoją drogą, kojarzycie pewnie takie różne wizje sprzed dwóch dekad, powiedzmy, i sprzed dekady jeszcze, jak miało się to wszystko rozwijać, chociażby co się pojawiało w powieściach science fiction, jak się miały gry rozwijać w stronę wirtualnej rzeczywistości, w stronę jakiegoś opcji pod tytułem wchodzi się do kapsuły, zamyka się i się przenosi w całości wirtualny świat. Myślę, że to, co ile kosztuje, ile wysiłku trzeba, żeby zrobić pojedyncze elementy drzewa i inne rzeczy, to do zrobienia całego świata odzwierciedlenia, to myślę, że bardzo mocno przefajnowali panowie od projektowania. Może to nie idzie tak szybko, ale, no, ale jakoś chyba idzie do przodu, nie? No wiesz, no, jest trochę jednak zmian w grach, które może nie są takie jeszcze powszechne, ale już tak są jakieś takie pierwsze namiastki czegoś nowego. Na przykład to, co się tam w tej generacji stało z kontrolerami, to jest bardzo ciekawe. Jak w następnej generacji na przykład okaże się, że jednak to będzie działać lepiej, wszystko jakoś tak sprawniej i da się zrobić więcej na tym, no to pewnie jakiś krok do przodu. Ale ten VR wciąż jest jakimś takim horyzontem niemalże nieosiągalnym. Co jakiś czas ktoś kombinuje z sprzętem, ale to są no, zabawki. No tak, teraz się ten Oculus pojawił, prawda, więc to jest jakiś tam krok naprzód. Ale właśnie to chyba trzeba czasu po prostu. No. Pytanie też, czy to ludzie gdzieś tak powiem przyswoją, no bo no,
podając przykład tego Oculusa, no to tam wszystko fajnie, ale się okazuje, że to nie tak do końca, bo ludzie tam nie potrafią ustać, różne reakcje uboczne są, nie wiadomo jak to na wzrok działa, nie wiem, gdzieś tam czytałem, że niektórzy na wymioty im się zbierało, no więc to też nie jest takie do końca. No tak mnie jest. Osobiście, jeżeli o ten rozwój chodzi, to boli takie parcie na fotorealizm, że to za wszelką cenę coraz ładniej to musi wyglądać. No gdzieś tam zapominamy, że to ma bawić, a nie wyglądać, tak mi się wydaje osobiście. Przy okazji też dobrze, ale za wszelką cenę osiągnąć fotorealizm kosztem fajności, no to nie do końca chyba. Swoją drogą teraz ciekawe są te projekty na 3DS-y czy na portable wszystkie konsolki, gdzie jest ta opcja rozszerzenia rzeczywistości, nie? Gdzie możemy do tego świata z gry dołączać sobie to, co mamy w tle. Czy tam zagrać na własnym stole, na własnym talerzu w bijatykę, czy dodawać jakieś inne. Tak, czy biegać z telefonu po mieście i przyjmować niewidzialne dla innych portale. Na przykład. Jest nowoczesne RPG. Nie? Fajne rzeczy, żeby fan był. Fajne rzeczy i mi się wydaje, że może nie są takie rzeczy, które się rozwiną w nie wiadomo co w przeciągu pół roku, ale parę lat, to kto wie. Tak, mnie osobiście cieszy taka digitalizacja planszówek. Powrót do tego i mam nadzieję, że kiedyś jakaś większa firma wypuści taki 25-calowy tablet, na którym będzie można sobie tablet, na którym będzie można sobie w cyfrowe planszówki pograć z całą ekipą. Czy wiesz, taka magiczna stole, w którą nie trzeba jako stół składać karty. Jako stół, który początkowo miał tylko rzucać kostkami w systemie, wiesz, AD&D. Powstało, tylko że wydaje mi się, że to musi... Że można sobie figurki na tym ustawiać, wiesz, tak, znam system jest w stanie nawet odczytać i tak dalej, robić wizualizację, nie wiem, stada wilków, kurczej grupy bohaterów z drużyny i tak dalej, wykonuje wszystkie rzuty, narysowuje drzewka. Z tym, że to jest, no wiadomo, pierwsze kroki, ale to wydaje mi się, że musiałaby się duże firmy typu Apple czy nie, Samsung zająć oficjalne jakieś takie urządzenie, które by tam deweloperzy supportowali. No i cena, wiadomo. Żeby każdy to mógł sobie kupić. No pewnie to tak. Nadejdzie taki czas, że się okaże, że ekran jest na tyle tani, że można spokojnie go wmontować w stół. I wtedy to zawsze możemy o krok dalej pójść i zacząć debatę o hologramach i o wyświetlaniu figurek do klasycznych planszówek. Po prostu w przestrzeni gdzieś no, może tylko figurkę ogóle fajnie pomacać, że tak powiem. Stąd chyba całe zbieralnictwo. Wiem coś, bo byłem uczulony na takie rzeczy i kupę kasy wydałem, ale pomalować też można i inne takie tam, chociaż później się kurzy na półce. Bitewne jak to. Że to takie mega fantastyczne technologie, których jeszcze nie ma, a które może będą, chcemy wszyscy wykorzystać do tego, żeby grały się w takie stare gry. Tak, gdzie wygrasz w karty. Tak, jeszcze taka refleksja, to co mówiłem o tym, co sobie wyobrażali twórcy fantastyki a propos gier, to tam jeszcze był jeden element, że jak się zagra, to się wchodzi w ten świat wirtualny i tam zwróciliście kiedyś uwagę, czytając, że tam prawie zawsze było permadeath w tych grach. Co było? Permadeath, czyli jak po prostu zginie twoja postać, to cię wylogowuje i do widzenia możesz od nowa wchodzić, ale nie ma respawnu i tak dalej. Tutaj myślę, że rzeczywistość brutalnie takie wizje zweryfikowała, bo to jest właśnie... No są takie gry, których nie wiem, jak tam z zombiakami zresztą też, że jest permanentna śmierć. Jak się to nazywa, co nieliczni grają, a wszyscy o tym czytają opowieści. Wars is Wars, jak to się nazywa? No, mało kto w to gra, ale za to wszyscy z grubsza znają kilka anegdot. No i rzeczywiście uważam... Sławek grał u nas, ale Sławek jest dziwny. No trochę. On gra w dziwne rzeczy. Może mu dużo płacą. Tak to u was tak wygląda? Zagranie? Nie, on jest masochistą, on lubi. No, to nie jest. Ale rzeczywiście w tej chwili to jest taki unikatowy feature, który się w iluś grach pojawia, że jak postać zginie, to do widzenia. Ale to chyba po prostu nikogo nie bawiło, prawda? Ludzie jednak potrzebują... Zresztą jest jakiś rynek, myślę, na tego typu rozwiązania, tak jak jest rynek na Dark Souls'y, natomiast to nie jest takie casualowe rozwiązanie, albo nie takie, myślę, mega popularne. No nie wiem, czy większość graczy chciałaby w ten sposób grać. No myślę, że właśnie nie chciała, stąd rozwinęło się to zupełnie inaczej, tak jak teraz widzimy. Natomiast przypuszczam, że na pewno będą takie rzeczy się pojawiały. Ja myślę, że w ogóle te takie bardziej hardkorowe gry to myślę, że raczej będą zbierały coraz więcej fanów, a nie mniej. No bo to nie wiem, jest chyba dużo ludzi, jest trochę przesadu na rynku i też tak. Lubią się pomęczyć jednak. Tak, coraz bardziej, więcej tytułów się pojawia z konkretną grupą docelową.
dla hardkorowców, tak? Czy właśnie dla, nie wiem, brak respawnu, no, taki ukłon chyba do, nie wiem, czasów ZX Spectruma, gdzie faktycznie tych save'ów to było jak na, albo raz na godzinę, albo w ogóle, no ale się grało w to. Jaka satysfakcja była. Przeszło no, taką rzeczy, grę i... trzeba było przejść po prostu za jednym razem, bo nie ma metody. Nie było pauzy na obiad czy inne rzeczy i trzeba było grać. No tylko też nie trwały po 10 godzin. Tak? No tak. No hello. Nie będę już przywoływał kolor. Mówię takie. Serialu? No. Tak a propos. No właśnie, bo tak miałem o tych hologramach, gadaliśmy o tych hologramach i tak dalej, tego typu rzeczach. No właśnie, ale to nie zawsze tak jest. Pamiętacie jeszcze kilka lat temu, powiedzmy tak ze dwa chyba bodajże, był taki no, największy napór, że tak powiem, w mediach i wszędzie na 3D. W grach, w filmach w ogóle i tak dalej. Teraz nikt w ogóle o tym nie mówi, nikt z tego prawie nie korzysta. No dobra, jest kilka osób, którym się to spodobało, które potem, nie wiem, nie żygają, nie kręci mi się w głowie, nie mdleją, dostają palpitacji, kurczę, ani jakichś drgawek. W Chinach się dobrze to trzyma, to? Dlatego że to tak, zapewnia, ale... nie zapewnia dystrybutorowi mniejszą szansę na spiracenie, dlatego że no, nie nagrasz kamerką w 3D. Jak często gracie w 3D i ile osób znacie grających w 3D? Ja bardzo rzadko gram, ale w 3D ze względów takich, że no, ciężko mi się przyzwyczaić. Jest ta głębia, no nie wiem. Zresztą też nie wszystkie tytuły są robione stricte pod 3D. No tak samo jak z filmami, kręcone są pod 3 ujęcia i 3D, a resztę film jest, że tak powiem, kręcony w normalnej technologii. Ale jeżeli chodzi o 3D, no to jedyną grę, jaką skończono, był Killzone. Bardzo fajnie się gra w 3D. Batmana próbowałem, ale ciężko później. Po dosłownie po pół godziny już miałem dość, nie wiedziałem, gdzie jest góra, gdzie dół. I ganianie, skakanie po tych dachach, no to zawroty głowy przyprawiało. No nie jest to jakieś komfortowe, zresztą zależy jakie 3D. No ja mam okulary pasywne, więc tamte okulary nie są takie ciężkie, a druga para okularów na głowie już robi swoje, więc... No, nie jest to komfortowe. Wiadomo, są już te telewizory, do których nie trzeba okularów i ten kąt widzenia też jest większy, więc kilka osób można oglądać, ale dla mnie to ciągle jest chwyt marketingowy. No dokładnie, tak naprawdę, bo technologia nie jest jeszcze jakaś taka... No, właśnie, tych technologiach tak dalej, to samo było przecież z Kinectem, z całą resztą i do czego to się sprowadza teraz. Wszyscy pisali, że mówi Kinecty, to jest technologia przyszłości, każdy będzie chciał to mieć, każdy będzie chciał to grać. Ale ja myślę, teraz, że jest teraz... technologia przyszłości, tylko może nie takiej na przykład, że za 3 dni. I może nie takiej, która interesuje hardkorowych graczy. To zależy, no bo nie ma tytułów jeszcze, które wspierają. Ale pewnie, że na przykład za 10 lat nie zainteresuje, no, że wtedy nie będzie to wszystko... Tak, tylko że to będzie zupełnie co innego, ale jasne, to jest tak, jak patrzę, też na tablety, prawda? Wciąż za małe jak na komputer, za duże jak na komórkę. Jest to jakiś pomysł i coś z tego na pewno wyniknie, już na tym nawet można fajnie sobie pograć, tylko na pewno za parę lat nie będzie to. Wiesz co, jeszcze nie grałem, bo kasę akurat nie miałem okazji mieć w ręku, ale jak widziałem parametry tej gry czwórki na przykład, to powiem Ci szczerze, że podejrzewam, że to ma większą moc przerobową niż Twoja grafa. Ale to nie ma znaczenia, chodzi mi o urządzenie, tak? No, ale wiesz, ale akurat tablety to mi się wydaje, że to tak nie do końca, bo tablety to pozwoliły w zasadzie na wprowadzenie zupełnie nowego sposobu grania, jednak takiego ze sterowaniem dotykowym. Pojawiło się ileś tam gier, które to wykorzystują i to raczej coraz lepiej. I to są gry z kolei trudno odtwarzalne na innych platformach, więc to tam na to jest jakiś, myślę... Tak, tylko że wciąż mówię, samo urządzenie jest takie ni pies, ni wydra, chociaż już widziałem projekty Samsunga, zaczynają pracować nad zwijalnym. No a to już troszeczkę zmieni. I to jest właśnie, wiesz co, to jest akurat technologia, która faktycznie może być przyszłością. To może być to, o czym na przykład mówiłeś, że nie wiem, idziesz z rulonikiem do znajomego, rozwijasz sobie to na stole i masz wielką planszę, no tak, na przykład do gry. Wiesz, wrzucasz oczywiście, nie wiem, program, ewentualnie odpalasz go po prostu z menu i tak dalej, wyświetla ci się plansza do gry, interaktywna zresztą, klikasz w jakieś miejsce, wykonuje ci rzuty kostką. Okej, to by było fajne. Albo gracie we dwóch w strategię, czy właśnie Age of Wonders odpalasz w ten sposób, przesuwając jednostki se palcem po stole. Tak, to było... No wiecie, no to zależy, jak to później właśnie deweloperzy wykorzystają, bo jeżeli nie ma wsparcia, nie ma co robić na tych smyraczach całych dotykowych, no to fajnie, że to jest, no ale no ja jako hardkorowy gracz nie bardzo lubię tam smyrać przez 2 godziny po jakimś
kartce papieru A4 i z tego fan. Chociaż nie ukrywam, są gry typu strategiczne, czy nawet, nie wiem, Neurushima Hex, który jestem fanem. No, dedykowane pod tą platformę, też pod casualowych graczy. No i ktoś, kto ma czas tam sobie w tramwaju, czy nie wiem, gdzieś tam idzie, to sobie w to gra, prawda? Ale żeby z tego coś większego było dla wszystkich, to nie wiem, ciężko. Zobaczymy zresztą, jak będzie. Tyle tego jest, że... Ale teraz to pytanie, co to znaczy dla wszystkich, no? No, w sumie. Wiesz, ludzi, którzy tam pewnie grają w gry z App Store'a, jest całkiem sporo. I wystarczająco pewnie. Pogadywalnie dużo, no. Ci, którzy grają w gry na innych platformach, więc tu... Na szczęście jest wybór ciągle. Jest wybór. Biorąc pod uwagę to, ile zarabiają niektórzy producenci gier właśnie mobilnych, jak się wybili, a czasami pojedynczy ludzie, na jakichś przebojach, które stały się przebojami często z nie wiadomo z jakich przyczyn, bo po prostu i nagle zrobiła się moda, no to hello, no to jednak jest rynek duży i ktoś w to gra, skoro to kupuje i wie, że to są przecież rzeczy, które są dużo tańsze od normalnej, regularnej gry, jakiejś, nie wiem, kurczę, konsolowej czy pecetowej. Tak. Kosztują często jakieś grosze, a ludzie jednak się na tym milionów to robi, więc hello, w zasadzie to jest dobry moment, żeby zakończyć i wpadniemy w kolejną dygresję. Po prostu mamy takie czasy, kiedy się wykluwają nowe metody grania, dosyć ciekawe. Przecież, no, przez 10 godzin bez przerwy niemalże. To będziemy się żegnać chyba. No chyba tak. Poranek. Znowu się w godzinie nie zmieściliśmy. Pewnie. Prawie. 10 minut ponad stan. No to i tak mamy poprawkę. I tak może się kiedyś nauczymy w godzinie to robić. Ale i tak w normie. I tak w normie. Zostawiać zegar taki szachowy. Tak. No, a ten zegar szachowy. Z wielkim takim, wiesz, taki budzik taki starodawny. Z wielkim budzik. Ale możemy przenieść do Kijowa. O, dobra. Jest to jakaś myśl. No, dobra. Koniec już w takim razie. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć. Dzięki. Cześć. No, na razie.